serdecznie witamy w naszym studiu Prawy TV panią profesor Józefę Hrynkiewicz. Bardzo mi miło, szczęść Boże. Szczęść Boże, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Cieszymy się, że pani znalazła czas, żeby nas zaszczycić swoją obecnością. No, to dla mnie wielka przyjemność i okazja, żeby być tutaj po raz pierwszy. Pani profesor, niedawno brałem udział w konferencji organizowanej przez Federację Ruchów Obrony Życia, do której też Fundacja Obrony Życia, która jest wydawcą naszego portalu, należy, na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy. Wobec kobiet. Wobec kobiet. Proszę powiedzieć, na czym polega ta konwencja, żeby widzowie zrozumieli, czy to prawo europejskie jest dobre, czy nie. Więc wydaje mi się, że my na bardzo takim, powiedziałabym, powierzchownym poziomie analizujemy wszystkie te działania, z których wywodzi się także konwencja. Trzeba to postrzegać w takim cyklu działań, po prostu, które prowadzi się, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości, zachowań, obyczaju, a niszczenie także tradycji, prawda, rodziny, małżeństwa. Trzeba też w tym zakresie postrzegać tę konwencję. Ta konwencja niby tak delikatnie, no przeciw przemocy wobec kobiet. No czyli pewnie. Pozornie wydaje się, że no jest dobre, jak ktoś nie wchodzi w głębie. Jasne, że żadnej przemocy wobec kobiet, wobec mężczyzn, wobec dzieci, wobec zwierząt nie powinno być po prostu. Czemu akurat kobiet? O co tu chodzi? A dlaczego ma być przemoc wobec dzieci, prawda? Albo wobec mężczyzn, albo wobec ludzi starych? No żadnej przemocy nie powinno być. Żadna przemoc nie powinna kształtować żadnych stosunków międzyludzkich w żadnym zakresie. Czy jest to przemoc słowna, czy przemoc materialna, moralna, nie powinno jej być. A czemu nagle zostały tak wyróżnione tutaj kobiety, wobec prawda? Kobiet, tak. Wobec kobiet, no właśnie. I dlatego my powinniśmy to postrzegać nie jako jakąś tam jedną z konwencji, którą usiadło parę feministek i napisało, prawda? My to powinniśmy postrzegać w ramach działań, które prowadzone są od bardzo długiego czasu. I tutaj musimy jakby wyróżnić dwa takie etapy w tych działaniach feministycznych. Pierwszy etap, który postrzegam jako etap korzystny, prawidłowy, wtedy, kiedy kobiety walczyły o równe prawa kobiet do nauki na przykład, o prawo kobiet do uczestnictwa w przejawach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego także. To oczywiście jest słuszne. I równe prawa kobiet, rzeczywiście były one naruszane, szczególnie właśnie w okresie rozwijającego się kapitalizmu, kiedy wykorzystywano kobiety do pracy, ponieważ bardzo dużo ludzi było potrzebnych, to zatrudniano i kobiety, i mężczyzn, i dzieci, i właśnie dzieci na przykład też pod ziemią. I to trwało bardzo długo. I wycofano kobiety z pracy pod ziemią, zakazano pracy pod ziemią jeszcze w XIX wieku. Dlatego, że straty ludnościowe były ogromne po prostu. Po pierwsze, kobiety bardzo często miały poronienia, a po drugie, rodziły bardzo słabe dzieci i chore często. Dlatego, że bardzo wielką szkodą było zatrudnienie w warunkach niedotlenienia. A dziecko w łonie matki musi się rozwijać w dobrych warunkach i przede wszystkim musi być do rozwoju mózgu dostarczany tlen. Czyli wiemy, że ten okres prenatalny, o czym prenatalny zawsze mówimy, jest bardzo ważny. Jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. I ponieważ wreszcie ginęło bardzo dużo dzieci w kopalniach, wreszcie armia brytyjska zwróciła się do rządu, żeby zakazał pracy kobiet pod ziemią. Niestety, wskutek działań równościowych feministek, na początku XXI wieku, o czym mało kto wie, kobiety mogą pracować pod ziemią. No naprawdę można by powiedzieć, że cóż to za osiągnięcie, prawda? Sukces cywilizacyjny. Co to za sukces cywilizacyjny, że kobiety mogą pracować pod ziemią. W XIX wieku było wiadomo, że trzeba chronić też zdolność mężczyzn do prokreacji, prawda? I początek XX wieku to były różne działania ochronne. I to wszystko musimy powiedzieć, że jest bardzo cenne i bardzo ważne.
Także trzeba powiedzieć, że jest to zgodne z katolicką nauką społeczną, gdzie pozycja kobiety i w ogóle pozycja kobiety w katolicyzmie, poczynając od Matki Boga, jest niezwykle wysoka po prostu. Ona jest wysoka także w polskiej tradycji, w polskiej kulturze. Dlatego, że w trudnych dziejach historycznych Polski kobiety wielokrotnie, kiedy trzeba było, zastępowały mężczyzn, czy to w ich funkcjach, na przykład ekonomicznych, czy związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, z dostarczaniem środków rodzinie, czy też z pomocą, tak jak było w powstaniu na przykład styczniowym, w walce, opieką nad rannymi. Czyli prawda? Możemy zrozumieć, że ta równowaga była właściwa. Tak. A tutaj dlaczego akurat i teraz nagle pojawia się jakaś konwencja. I początkowo nikt specjalnie się tą konwencją nie zajmował i nie przejmował. Nasz premier, no mówię premier polskiego rządu, bo ja znowu na tę... Jest nasz. Nie wiąże się z tą grupą, z tą ideologią, ale premier rządu polskiego podpisał tę konwencję. Teraz mamy ją ratyfikować. No i zaczęło powoli docierać do ludzi, że jest tam coś niedobrego. Że coś, jakieś złe rzeczy są. No, ale jeśli przyglądamy się, co tam jest złego, to warto po prostu spojrzeć też na to w ten sposób. Jeżeli tak jest, to skąd się to wzięło, prawda? Jakie są cele, jakie są źródła tego postępowania? I tutaj dochodzimy do drugiego etapu rozwoju feminizmu. Feminizmu już radykalnego. I teraz to nie są tylko te śmieszne różne parady równości czy wolności, które się odbywają. Po prostu nie ma żadnej równości, inny jest mężczyzna, inna jest kobieta. To wynika z cech biologicznych, które są po prostu niezmienne. Tak jest. I no, trzeba to zaakceptować. Więc. I teraz dochodzimy do tego momentu, że o co tu chodzi? I musimy się cofnąć do lat 60., a potem lat 80. XX wieku i przypomnieć sobie, że ten radykalny feminizm zaczął się wtedy rozwijać. Na czym to polegało? I czemu? Ale to nie w Polsce, tylko na Zachodzie. No, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale także w Anglii, także we Francji, ale głównie w Stanach Zjednoczonych. Otóż to jest w ramach takiej walki o wolność kobiety. Kobieta ma być wolna, walczy się o jej wolność. A kto kobiecie zagraża? Kto zagraża wolności kobiety? Wolności kobiety zagraża dziecko i mężczyzna. Wobec tego jest czyli to, co jest wartością dodaną dla to, kobiety. To, co jest istotą kobiecości, to, co jest najważniejsze. Kobiecie zagraża jej zdolność do prokreacji. Dlatego też trzeba z tą prokreacją walczyć. Trzeba walczyć przede wszystkim z dzieckiem. I pierwszym etapem jakby tej walki jest oddzielenie prokreacji od seksu. Seks to jest coś przyjemnego, bez zobowiązań, może być przypadkowe, może być mniej bądź bardziej stałe, może występować w różnych formach i w różnych konfiguracjach, prawda? Czyli stąd jest taka wielka promocja tego pornografii, geje, seksu, lesbijki, tak. Tam transwestyci, cokolwiek. Wszystko. To jest bardzo dobre. No to po prostu to jest właśnie. No a prokreacja wiąże się z zobowiązaniami, z pewnym obowiązkiem po prostu. Wiąże się też z niewygodami różnymi. Wobec tego tutaj przeciwstawiono kobietę dziecku, które jej zagraża. Zagraża jej wolności seksualnej. Dlatego mówimy w szkołach dzisiaj w Polsce nie wychowanie do prokreacji, nie wychowanie prokreacyjne, tylko wychowanie seksualne, czyli wolność użycia po prostu. I krótko mówiąc, to jest to pierwsze ostrzeżenie, na które powinniśmy byli zwrócić uwagę. Ale na razie wszyscy, także czasami i w prasie katolickiej, ja czytam, wychowanie seksualne. Nie wychowanie seksualne, wychowanie do prokreacji, wychowanie do wypełniania tej roli, która została... Do macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa. Została chyba, tak? Nadana przez biologię po prostu. I tutaj teraz drugi taki moment, to jest taki moment, kiedy człowiek wyszedł jakby sam z siebie, można by powiedzieć,
a ponieważ już może bardzo wiele, może walczyć z dzieckiem, może walczyć z prokreacją, bo powstały środki antykoncepcyjne, środki hormonalne, które mogą regulować płodność, mogą tutaj bardzo głęboko ingerować. Wobec tego trzeba by powiedzieć, że jeżeli uderzamy w funkcję prokreacyjną kobiety, to właściwie uderzamy w małżeństwo. Bo z założenia małżeństwo powstaje po to, żeby zrodziły się w tym małżeństwie dzieci, tak? I to, pani profesor, chyba można nawiązać tak od strony teologicznej do Pisma Świętego, gdzie na początku jest w Księdze Rodzaju czytamy: na początku Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Czyli to jest ten początek i powiedział: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I tu jest ten też aspekt demograficzny. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Więc to jest uderzenie w płodność, uderzenie przede wszystkim w dziecko, uderzenie w małżeństwo, ale uderzenie też w rodzinę. Wszystko jest rodziną. Nie wszystko. Rodziną jest to, co się jest związek kobiety i mężczyzny, w którym się rodzi dziecko po prostu. Jeżeli jest to związek bezpłodny, w którym się nic nie rodzi i z założenia jest taki, bo jest homoseksualny, to nie ma tam żadnego, to tam nie ma żadnej rodziny. Rodziny nie ma rozwoju demograficznego. Nie, tak, jest to związek jakiś, który powstaje. Więc my musimy zdawać sobie sprawę, że ta konwencja, od której zaczęliśmy rozmowę, ona uderza w płodność, ona uderza w małżeństwo i ona uderza w rodzinę. I teraz oczywiście, dlaczego tak jest? No dlatego, że zgodnie z feminizmem, tym z takim agresywnym feminizmem, takim, które też napisało to, co wczoraj było przedmiotem głównie mediów tych mainstreamowych, prawda? To była taka ocena Kościoła przez grupę feministek, oczywiście z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za chwilę do tego wrócę. No i w związku z tym w tej konfiguracji trzeba postrzegać po prostu to, czym jest ta konwencja Rady Europy. I nie skupiać się na tym, że tam przebierają się chłopcy za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców, a w ogóle to takie śmieszne, nic takiego, to jest płeć kulturowa. Nie ma płci kulturowej. Nawiązujemy znów do ideologii gender. Nawiązujemy do ideologii gender, ponieważ naprawdę skrajny feminizm wcale nie jest łagodną postacią czegoś, co jest tylko sobie taką zabawą. Może troszkę zmianą obyczaju, no może zmianą układu ról społecznych. To przecież nie o to chodzi. Tylko chodzi od początku do końca o uderzenie w małżeństwo, w rodzinę, w funkcję kobiety. Dlaczego tak? Dlaczego jeszcze uderzenie w Kościół? No bo Kościół od początku do końca jest obrońcą rodziny. I uważa się, że rodzina i Kościół katolicki to instytucjonalne, to są strukturalne instytucje opresji przeciwko kobiecie. Czyli mamy rozumieć, że dlatego feministki, te agresywne, o których pani profesor powiedziała, które promują ideologię gender, dlatego uderzają w Kościół, żeby zamknąć usta księżom biskupom, którzy mówią o szkodliwości ideologii gender i bronią płodności rodziny. To są dwie instytucje najbardziej w tej ideologii gender radykalnego feminizmu znienawidzone: rodzina i Kościół. Która jest bardzo ważną strukturą, i Kościół katolicki, który sprzeciwia się temu. I dlatego też mówi się tak: równe prawa. Nie ma równych praw, bo nie ma równych obowiązków. W związku, w małżeństwie, tam gdzie są dzieci, tam są obowiązki rodziców wobec dzieci. I te obowiązki nałożone są przecież konstytucją, ustawami, prawami człowieka, prawda? To jest prawo dziecka do życia w rodzinie, to jest obowiązek rodziców wobec dzieci. To są funkcje nie tylko prokreacyjne, ale też ekonomiczna, wychowawcza, opiekuńcza, socjalizacyjna. To co rodzice. Rodzice, jeśli tego nie wypełniają, to możemy ich karać za to, bo prawo daje takie możliwości. Tymczasem
domaganie się, żeby właśnie związek partnerski, gejowski czy jakiś inny był po prostu jednakowo traktowany, to mówimy tak, no bardzo przepraszam. Czyli jest to promocja wtedy patologii. Promujemy coś, co nie jest. Co nie jest zgodne z normą? No jest to przyjęte dalej, w medycynie jako jednostka chorobowa. Tak, dalej możemy także tutaj, tak jak właśnie mówi ideologia gender, zmieniać płeć dowolnie, w jakąkolwiek stronę, ile razy chcemy po prostu. No jak dojdę do wniosku, że dzisiaj czuję się mężczyzną, to będę mężczyzną, a jak przyjdzie mi do głowy, że za rok czy dwa będę kobietą, to będę kobietą. Teraz proszę zauważyć, jakie są skutki propagowania takiej ideologii. Jaki może być stosunek dziecka do matki? Jak się będą kształtowały te najbardziej bliskie, najbardziej intymne, najczulsze, najważniejsze dla rozwoju emocjonalnego i moralnego stosunki między rodzicami, prawda? W takiej sytuacji, w takiej konwencji. Więc oczywiście tutaj nie ma mowy, jeśli chodzi o ideologię gender, o jakimkolwiek rozwoju demograficznym, bo przecież w związkach homoseksualnych nic się nie rodzi, prawda? Tam nie ma żadnego. Po co im dziecko jest potrzebne? Dlaczego chcą adopcji dzieci? Bo dziecko może być zabawką seksualną, prawda? I czy tak jest? I prawdopodobnie, tak jak ja takich badań nie prowadziłam, ale należy się domyślać, że skoro jest taka rozwiązłość, skoro jest takie podeptanie wszelkich zasad moralnych, ale także zasad płynących wprost z biologii, no to przypuszczam, że między innymi po to są te dzieci. Bo skoro ktoś nie chce związku, w którym rodzą się dzieci, to po co mu dziecko jest potrzebne, prawda? Czyli jako zabawka, zgoda. Jako zabawka. Teraz następna sprawa. Te związki, a tu już badania były prowadzone, nie ja je prowadziłam, te związki homoseksualne są niezwykle nietrwałe. One mniej więcej trwają około 2 lat. Takie są badania. Jeśli one są nietrwałe, to dziecko nie może być w nich wychowywane, bo tam nikt nie ma zobowiązań. Następna sprawa. Nie ma dziecko poczucia bezpieczeństwa. Nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma poczucia pewności, nie ma poczucia takiej stabilizacji. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę także czynniki ekonomiczne. To jest kwestia przekazywania naszym dzieciom, wnukom, naszego dorobku życiowego, prawda? Materialnego dorobku życiowego, duchowego dorobku życiowego, kulturalnego dorobku życiowego, prawda? To jest kwestia kształtowania stosunków między pokoleniami. Jakie stosunki między pokoleniami mogą tworzyć się, jakie więzi w grupach, które są związane tylko po to, żeby zaspokajać swoje popędy seksualne. Trudno tutaj mówić, czyli mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo groźnym, co zapowiada nam naprawdę okropną rewolucję kulturalną, rewolucję moralną, podeptanie całego dorobku, który mamy tutaj w tym zakresie. I dlatego trzeba o gender nie opowiadać śmiesznie, bo to nic śmiesznego, tylko rzeczywiście bardzo dokładnie przyglądać się, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Oni tak niewiele chcą. No oni tutaj tylko walczą z pedofilią w kościele, prawda? Ile, no właśnie, gdzie przypadków bardzo mało jest. Ile tej pedofilii w kościele? Ile tej pedofilii w kościele jest? No jest 1 promil, prawda? Ale tak. Nie walczą w ogóle z pedofilią. Przecież to oczywiście nikomu nie trzeba. W innych środowiskach nie walczą. Nikomu nie trzeba mówić po prostu, że pedofilia jest czymś okropnym, obrzydliwym. I to jest po prostu coś, z czym trzeba walczyć. Ale może niekoniecznie tylko w kościele, bo kościół akurat najmniejszy udział ma. Ale czy pani profesor, czy nie ma takiego zjawiska, bo w zasadzie też jakieś badania były prowadzone, że najwięcej pedofilii jest w tych grupach homoseksualnych, a tutaj promuje się te grupy. Czyli ci, którzy uderzają w kościół, to oni równocześnie promują to. W środowiskach ideologii gender wszystko jest, dlatego że tam zasadniczym celem wyzwolenia, uzyskania wolności jest zaspokajanie popędów seksualnych w różnych konfiguracjach. Czyli bez więzi.
Tam więzi nie są fizyczne. Tam więzi do niczego nie są potrzebne, bo więź potrzebna mi jest po to, żebym ja miała bliską więź z moim dzieckiem, z moją siostrą, bratem, matką, prawda? W rodzinie mam te więzi zaspokojone. Ideologia gender tam także już mówi, tak jak we Francji, nie mówi się matka i ojciec, mówi się rodzic jeden i rodzic dwa, prawda? Nie ma słowa żona, tylko partnerka. Nie ma słowa ojciec, babcia, siostra, brat, bo takich słów się nie używa. Nie ma takiej identyfikacji rodzinnej. Zaczynamy powoli to wszystko robić. I to, co opowiadają panie, które są bardzo zaangażowane w ideologie feministyczne, w ideologię gender, że to jest tylko, no one tak badają, opisują tę płeć kulturową, te zmiany obyczaju, to naprawdę nie trzeba się dać na to nabrać, tylko zobaczyć, jaki jest ten cel dalekosiężny. A to, że one bardzo daleko poszły, to wystarczy powiedzieć, że opanowały dwie ważne dziedziny. Po pierwsze, opanowana jest nauka. Dzisiaj w każdym uniwersytecie musi być katedra, instytut, zakład, co tam ma być, gender. Czyli ze środków naszych wszystko, obywateli przeznaczają pieniądze na dotacje. Tak, a nawet są ogromne dotacje ze środków unijnych. Trzeba koniecznie, prawda, tę ideologię niby równościową. Równościową do czego? Nie wiem do czego. Bo ta równość w prawie jest. Nie ma równości w obyczaju, a ja nie chcę równości w obyczaju, bo w Polsce, w mojej rodzinie było tak, że w uroczyste dni najważniejsze miejsce za stołem zajmowała moja babcia. I nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś tam usiądzie, dopóki babcia nie zajęła miejsca po prostu, potem moja mama. To było oczywiste po prostu. Wszyscy wiedzieli, że to jest najbardziej szanowana osoba w rodzinie. I wysoka ranga kobiety. Tak. I ja nie chcę żadnej równości po prostu. Ja liczę na to, że też doczekam kiedyś takiej pozycji. Czy można powiedzieć pozycji. Pani profesor? I druga jeszcze dziedzina, o której chcę powiedzieć, to jest nauka. I druga dziedzina, bardzo ważna, polityka. I to, co robią te panie, z ONZ-u, z tej Komisji Praw Człowieka, to przecież robiły już to na kongresie demograficznym w Kairze, w Pekinie, prawda? To jest jakby dalej. Cel jest oczywisty po prostu. Człowiek sam siebie kreuje i odrzuca od siebie wszystkie zobowiązania i wszystkie zniewolenia. Małżeństwo, rodzinę, dziecko, no i przede wszystkim prokreację, która jest tutaj bardzo szkodliwa w opinii gender, w opinii tego skrajnego nurtu. Czy można powiedzieć, że są duże środki przeznaczane na, bo tak wynikło to z tej rozmowy, na niszczenie płodności, prokreacji, na niszczenie rodziny i tak. Niszczenie kraju. Na niszczenie narodu po prostu, na niszczenie w dalszej kolejności ludzkości. Więc my musimy tutaj naprawdę zdawać sobie dobrze sprawę i nie udawać, że nie wiemy, a to takie śmieszne tam zabawy, nie ma się co przejmować. Nie. Chcemy, że tak powiem, do końca jakby rozszyfrować, po co te zabawy są, w jakim kierunku to zmierza i jaki ma być dalszy. Powiedzmy, czy nie można by tutaj nawiązać do tego, o czym Jan Paweł II błogosławiony mówił o potrzebie szerzenia cywilizacji miłości i ta ideologia jest w sprzeczności z cywilizacją miłości, czyli jest szerzeniem cywilizacji śmierci w konsekwencji. Tak, cywilizacji śmierci, dlatego że jakby o co walczy walczą feministki, walczą o aborcję, ale walczą też o eutanazję. Także tutaj nie mamy wątpliwości, że to wszystko idzie w tym kierunku, prawda? Człowiek sam siebie może stworzyć i człowiek sam może postanowić, kim będzie, jaki będzie. Łącznie z tym, co wydawało się niezmienne, łącznie z płcią, prawda? Z jego płciowością. I to trzeba moim zdaniem widzieć w całości, widzieć generalnie po prostu i naprawdę nie dać się nabierać na różne takie rozweselające, łagodne posunięcia i mówienie, że tu
jest jakaś duża przestrzeń, w której możemy dyskutować, bo nikt nie będzie dyskutował o tym, kto ma w domu sprzątać. Niech sprząta ten, komu bardziej dzisiaj pasuje, to niech posprząta. Kto ma gotować, proszę bardzo, ten, kto przyszedł, niech gotuje obiad, a druga osoba przyjdzie, pomoże, dokończy. To naprawdę, to nie o to chodzi. Jeszcze chcę zapytać, w jakim stopniu, jaka jest ranga tej konwencji Rady Europy, czy jest ponad konstytucją polską, ponad prawem polskim, czy leży w sprzeczności? W całości leży w sprzeczności, dlatego że polski artykuł 18 w sposób bardzo, bardzo jednoznaczny, powiedziałabym, mówi, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny, a rodzice mają prawo do takiego wychowania dzieci, jak chcą wychowywać. I Polska chroni dziecko, macierzyństwo i rodzicielstwo. Rodzicielstwo, bardzo ważne. Ja akurat byłam w tamtym czasie, pracowałam jako ekspert w Sejmie i konsultowałam tę część, która dotyczyła spraw społecznych, między innymi tego. No i mogę się pochwalić, że bardzo tu obstawałam przy tym, żeby było wyraźnie też napisane nie tylko macierzyństwo, bo na ogół jest napisane macierzyństwo we wszystkich konstytucjach, że Polska, że chronią państwa. Jeszcze dopisać rodzicielstwo, bo to jest bardzo ważne, bo dziecko jest dzieckiem rodziców. Czyli matki, nie jest ojca, ani, tak? ani dzieckiem matki, ani ojca, tylko jest dzieckiem rodziców, prawda? No i to jakby składa się na całość. Nawet nie chciałam wymieniać tam ojcostwa, ponieważ wydawało mi się, że znacznie ważniejsze jest podkreślenie rodzicielstwa. Czyli tak. Wspólnego dzieła, powiedzmy. No i to, co używa się w Polsce jeszcze bardzo często, ja walczę z jednym słowem, jeśli tutaj ksiądz pozwoli, to powiem, to jest słowo reprodukcja. No, reprodukcja to jest wtedy, jak ja coś, mam tu obraz i obok namaluję tak. drugi, będzie to reprodukcja. Używajmy, w Polsce jest takie piękne słowo, które się, to jest słowo prokreacja i mówmy o prokreacji, bo przecież nie będziemy wychowywali młodego pokolenia do reprodukowania, tylko do prokreacji. A prokreacja jest pięknym słowem, bo ona zakłada właśnie udział w tworzeniu niejako, prawda? Bo rzeczywiście to jest dzieło Boga i rodziców. Więc wydaje mi się, że słowo reprodukcja powinno być generalnie od początku do końca w demografii zakazane. To tak tłumaczy się łatwo z angielskiego. Zdrowie reprodukcyjne. Nie zdrowie reprodukcyjne, zdrowie prokreacyjne, prawda? A więc zdolność do prokreacji. To, co jest takie ważne, żeby uczyć młodych ludzi, jak zachowywać się, jak postępować, w jaki sposób żyć, żeby można mieć to, co większość polskiego społeczeństwa pragnie i co jest najważniejszą sprawą dla blisko 90% rodziny. Pani profesor, bardzo wiele treści tutaj pani nam przedstawiła. Wiele wątków też, tak. Wiele wątków bardzo ciekawych i związaną z konwencją, i związaną z konstytucją, i również z tym, co jest piękne, z macierzyństwem, ojcostwem, rodzicielstwem. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Moim państwa gościem była pani profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za zaproszenie. Szczęść Boże.